Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chwalien Jezus i Maria. Będzie w języku świętego Jana Pawła II. Mówić tu na języku świętok Iwana Pawła II. Ale na szczęście jest tłumaczenie na inne języki, więc nie ma problemu, jakiś język trzeba wybrać. Ali srećom postoji prijevod i na druge jezike, a neki jezik treba i zabrati. Czcigodni bracia w kapłaństwie, drogie siostry zakonne, osoby konsekrowane, droga młodzieży i wszyscy inni uczestnicy tego 40. wydania Festiwalu Młodych w Medjugorje. Predraga subraćo u sveteništvu, predragi redovnici i redovnice, dragi mladi i svi sudionici 40. Mladi Festa. Na początku chciałbym przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia od arcybiskupa Hozera. Kilka dni temu odwiedziłem go, był jeszcze w domu i bardzo przeżywał, że nie może uczestniczyć w tym roku w tym festiwalu. Na początku želim vam prenijeti srdečne pozdrave od nadbiskupa Hozera. Prije nekoliko dana sam ga posjetio dok je još bio kod kuće i jako je žalio što ne može biti ovdje prisutan. Niestety choroba, która dotknęła go w tych dniach, nie pozwoliła na przyjazd, ale jest z każdym dniem coraz lepiej. Nažalost, bolest koja ga desila ovih dana nije mu dopustila da dođe, ali svakim danom se oporavlja. Pomodlite se, żeby jak najszybciej vrucił do zdrovja i vrucił tu do Međugorje. Molite se da što prije se oporavi i da se može vratiti ovdje u Međugorje. Przechodzimy zatem do naszej katechezy. Sad prelazimo na našu katehezu. Co mam činić? To temat tih naših spotkanj. Što trebam činiti? Ovo je tema našeg susreta. To pitanje zrodilo se v srcu mladego čovjeka, koji na svojej drodze spotkao Jezusa, svjetlo nadjeji. Wiele słyszał o nauczycielu z Nazaretu, widział tłumy, które za nim szły. Zapewne nie jeden raz poruszyły go wielkie znaki porywające nauki Jezusa. Dlatego postanowił mu przedstawić swój problem, który nie dawał mu spokoju i z którym nie mógł sobie poradzić. Skoro inni zwierzali się nauczycielowi, dlaczegoż by on nie miał skorzystać z okazji? Zdecydował się, podszedł do Jezusa i otworzył przed nim swoje serce. Co trebam činiti? Ovo se pitanje postavilo u srcu mladića, koji je na svom životnom putu susreo Isusa, svjetlo nade. Puno je čuo o učitelju iz Nazareta. Vidio je kako ga mnoštvo slijedi. Vjerojatno više puta bio ganut velikim znamenjima koje je Isus činio i njegovim zanosnim naukom. Stoga mu je odlučio predstaviti svoj problem koji mu nije dao mira i s kojim se nije mogao nositi. Budući da su se i drugi povjerili učitelju, zašto i on ne bi iskoristio tu priliku? Odlučio se, otišao do Isusa i otvorio mu svoje srce. Wsłuchując się w dialog, jaki wywiązał się między nim a Jezusem, ma się wrażenie, że ów młody człowiek autentycznie poszukiwał w życiu czegoś więcej. Młody człowiek zawsze szuka czegoś więcej. Nie zadawala się prostymi rozwiązaniami, ani też doświadczeniami innych. W sercu młodego człowieka jest zawsze pragnienie czegoś więcej, czegoś nowego. W Kościele mamy ogromną ilość świętych i błogosławionych właśnie młodych ludzi.
święta Teresa z Lisieux, święta Maria Goretti, ostatnio błogosławiony Marcello Callo, błogosławiona Clara Badano, błogosławiony Karol Akutis. By przypomnieć tylko niektórych, a ich jest bardzo dużo, oni też szukali czegoś więcej i to znaleźli. Słuchający dialog, który je wodio z Jezusem, stiecze se dojam, da je ovaj mladić, autentyczno trażio nešto više u svom životu. Mladi čovjek uvijek traži nešto više. Nije zadovoljan jednostavnim rješenjima, pa čak ni iskustvima drugih. U srcu mladoga čovjeka uvijek postoji želja za nečim više, za nečim novim. U crkvi imamo velik broj mladih svetaca i blaženika. Sveta Terezija iz Lisieux, Sveta Maria Goretti, nedavno blaženi Marcello Callo, blažena Clara Badano, blaženi Carlo Acutis, da podsjetim samo na neke od njih. Oni su također tražili nešto više i to su pronašli. Natura młodego człowieka jest obdarzona pragnieniem odkrywania Boga i Bożego świata oraz darem Bożej twórczości. I nie chodzi tu bynajmniej o sprawy przyziemne, lecz o głębie życia w prawdzie i prawdę o człowieku. Przyroda młodej osoby obdarzona jest żelią za odkrywaniem Boga i Bożiek świata, te darom Bożiek stwaralaštva. I nie radi se tu o svakodnevnim stvarima, već o dubini života i istini o čovjeku. Młody człowiek z Ewangelii był zamożny, posiadał wiele dóbr. Można by powiedzieć, miał wszystko, czego potrzebował do normalnego życia. A mimo to w jego sercu nie było pokoju. Czuł wewnętrzny niedosyt. Opływał we wszystko, co ludzkie, ale to nie zaspokajało jego wewnętrznej potrzeby ducha. Jego serce spowite było smutkiem, brakowało mu radości. Z pewnością wiele się zastanawiał nad swoim życiem, czego dowodem jest rozmowa z Jezusem. Swoim wyznaniem potwierdzał: nie zabijam, nie cudzołożę, nie kradnę, nie zeznaję fałszywie, czczę ojca i matkę, zachowuję prawo Boże, ale nie czuję wewnętrznej satysfakcji, nie czuję bliskości Boga. Mladić iz Ewangelia bio je bogat i posjedowało je mnogo dobra. Moglo bi se reći da je imao sve što mu je trebalo za normalan život. Ali u njegovu srcu ipak nije bilo mira. Osjetio je unutarnji manjak. Obilovao je u svemu ljudskom, ali to nije zadovoljavalo njegovu unutarnju potrebu duha. Srce mu je bilo obavijeno tugom. Nedostajalo mu je radosti. Sigurno je puno razmišljao o svom životu, o čemu svjedoči i razgovor s Isusom. To je potvrdio svojim priznanjem: ne ubijam, ne činim preljuba, ne kradem, ne svjedočim lažno, poštujem oca i majku, držim Božji zakon, ali ne osjećam unutarnju satisfakciju, ne osjećam Božje bliskosti. Znamy dobrze to uczucie. Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu tego doświadcza. Jestem człowiekiem wierzącym, modlę się, chodzę do kościoła, ale wewnątrz nie czuję satysfakcji. Moja wiara jest słaba. Nie przekłada się na codzienne życie. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Ale gdy wnikam w swoje życie, spostrzegam w nim ogromne obszary szarości. Zastanawiam się więc, poszukuję, stawiam sobie pytania. Dobro znamo taj osjećaj.
Svatko od nas to doživljava u većoj ili manjoj mjeri. Vjernik sam, molim se, idem u crkvu, ali ne osjećam unutarnje zadovoljstvo. Moja vjera jest slaba, ne odražava se u svakodnevnom životu. Na prvi pogled čini se da je sve u redu, ali kad dublje pogledam svoj život, vidim ogromna područja sivila u njemu. Pa se pitam, tražim, postavljam si pitanja. Młodemu człowiekowi z Ewangelii, który podobnie jak wielu z nas szuka czegoś więcej, Jezus odpowiada: sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. Ewangelista dodaje: odszedł smutny, bo miał wiele dóbr. Mladiću iz Evanđelja, koji poput mnogih od nas traži nešto više, Isus odgovara: prodaj što imaš i idi za mnom. Evanđelist dodaje: ode mladić žalostan jer imaše velik imetak. Može dziwić reakcja tego młodego człowieka. Jezus przecież dał mu klucz do rozwiązania swojego problemu, ale on go nie przyjął. Miał możliwość zaspokoić swój duchowy głód czegoś więcej i nie skorzystał. Dlaczego? Przywiązanie do rzeczy było silniejsze niż zaproszenie Jezusa. W konsekwencji brak odwagi, by odpowiedzieć na wezwanie Jezusa osobistym oddaniem, zaowocowało smutkiem. Odszedł więc zasmucony. Może nas iznenaditi reakcja owoga mladića. Isus mu je dao ključ da riješi svoj problem, ali on ga nije prihvatio. Imao je priliku utažiti svoju duhovnu glad za više i nije je iskoristio. Zašto? Navezanost na stvari bila je jača od Isusova poziva. Slijedom toga, nedostatak hrabrosti da odgovori na Isusov poziv osobnom predanošću donosi plod žalosti. Zato je otišao žalostan. Bliskość Boga możemy doświadczyć dopiero wówczas, gdy nasze serce staje się wolne, gdy nie jest skrępowane więzami przywiązania do dóbr. Słowa Jezusa oznaczają konieczność uwolnienia serca z wszystkich więzów. Nie znaczy to, że mamy pozbyć się, zaraz wysprzedać wszystkie swoje dobra i dopiero pójść za Jezusem. Niektórych Bóg powołuje i do takiej formy życia w całkowitym ubóstwie. Bożą blizinę możemy iskusić tak, kad nasze serce postaje swobodne, kad nie jest sputano wezama nawezanosti na materialna dobra. Isusove riječi znače potrebu da se srce oslobodi svih veza. To ne znači da se moramo svega odreći, rasprodati sav svoj imetak i tek tada slijediti Isusa. Neke Bog poziva na takav oblik života u potpunom siromaštvu. Wszystkim innym Jezus chce powiedzieć, że nikt nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie, zapisuje Ewangelista Mateusz. Nie może więc serce ludzkie być podzielone między dwóch Panów, Boga i dóbr materialnych. Przywiązanie nawet do najmniejszej rzeczy jest zamykaniem serca dla Boga. Svima drugima Isus želi reći da nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne može služiti Bogu i bogatstvu
kako piše evanđelist Matej. Ljudsko srce ne može se podijeliti između dva gospodara, Boga i materijalnih dobara. Navezanost na čak najmanju stvar znači zatvaranje srca Bogu. W życiu trzeba wybierać Boga, a nie rzeczy. Już w Starym Testamencie mówił Bóg, że jest Bogiem zazdrosnym o człowieka i nie akceptuje, gdy człowiek stawia go na równi z rzeczami. Nie godzi się stawiać Boga, Stwórcy, na równi z rzeczami przez Niego stworzonymi. Bóg w swojej nieskończonej dobroci i miłości daje nam wszystko, również dobra materialne, abyśmy z nich korzystali dla osobistego dobra i rozwoju. Są to jednak dobra stworzone i nigdy nie należy ich stawiać na równi z Bogiem Stwórcą, ani też ich pragnąć bardziej niż samego Boga. U životu treba birati Boga, a ne riječi. Već u Starom Zavjetu Bog je rekao da je On Bog ljubomoran na čovjeka i da ne prihvaća kad ga čovjek izjednačava sa stvarima. Ne pristoji izjednačavati Boga stvoritelja sa stvarima koje je On stvorio. Bog nam u svojoj beskrajnoj dobroti i ljubavi daje sve, uključujući i materijalna dobra, kako bismo ih mogli koristiti za osobno dobro i razvoj. Međutim, to su stvorena dobra i nikada ih ne treba izjednačavati s Bogom Stvoriteljem, niti ih željeti više od samoga Boga. Aby zrozumieć wielkość Boga i Jego miłość do nas, trzeba Go przyjąć sercem niepodzielnym, sercem całkowicie wolnym, sercem, które nie jest przywiązane do dóbr materialnych. Młody człowiek odszedł od Jezusa zasmucony, bo jego serce było pochłonięte dobrami. W konfrontacji z Jezusem przeważyły dobra materialne. Nie przyjął Jezusa do swojego serca, choć bardzo tego pragnął, bo w jego sercu dla Jezusa nie było miejsca. W Jezusie objawił się przecież sam Bóg, abyśmy Go łatwiej mogli zrozumieć i pojąć Jego nieskończoną miłość. Kako byśmy rozumieli Bożą veličinu i Njegovu ljubav prema nama, moramo ga primiti nepodijeljena srca, potpuno slobodna srca, srca koje nije navezano na materijalna dobra. Mladić je otišao od Isusa žalostan, jer je njegovo srce bilo prožeto dobrima. Tijekom suočavanja s Isusom prevladala su materijalna dobra. Nije prihvatio Isusa u svoje srce, iako je to silno želio, jer u njegovu srcu nije bilo mjesta za Isusa. Sam Bog se objavio u Isusu kako bismo ga mogli lakše razumjeti i shvatiti njegovu beskrajnu ljubav. Utkwiło mi mocno w pamięci wzruszające świadectwo pewnego młodego człowieka. Był sparaliżowany i poruszał się na wózku inwalidzkim. Byłem jak wielu innych młodych ludzi, wyznawał ten młody człowiek, dla których praca, sport, rozrywka stanowią ważną treść codziennego życia. Z kolegami lubiłem wyskoczyć gdzieś samochodem, w weekend pójść na dyskotekę, wypić drinka, zabawić się. W niedzielę odpoczywałem i dla Boga wiele czasu nie miałem, choć byłem człowiekiem wierzącym, podkreślał. Tak wyglądało moje codzienne życie. Usjećenie mi se duboko urezalo dirljivo svjedočanstvo jednoga mladića. Bio je paraliziran i kretao se u invalidskim kolicima.
Bio sam poput mnogih mladih ljudi, priznao je ovaj mladi čovjek, kojima su posao, sport i razonoda važan sadržaj svakodnevnog života. S prijateljima sam volio ići na vožnju s automobilom, vikendom otići u diskoteku, popiti piće, zabaviti se. Odmarao sam se u nedjelju i nisam imao puno vremena za Boga, iako sam bio vjernik, naglasio je. Tako je izgledao moj svakodnevni život. Kiedy miałem 21 lat, kontynuował, po jednej z imprez zdarzył mi się ciężki wypadek samochodowy. Uszkodzenie kręgosłupa spowodowało paraliż dolnych kończyn. Kiedy w szpitalu odzyskałem świadomość i dowiedziałem się o swoim stanie zdrowia, w sercu pojawiła się wielka rozpacz i bunt przeciw Bogu. Czułem się skończony, zdruzgotany. Nachodziły mnie myśli samobójcze. W takim stanie odwiedził mnie kapelan szpitala. Początkowo nie chciałem z nim rozmawiać, ale ów kapłan był cierpliwy, słuchał moich oskarżeń, jakimi za swoje kalectwo barczałem Boga. W pewnym momencie ksiądz zaczął mi mówić o sensie cierpienia i o tym, że paraliż wcale nie przekreśla mojego życia, wręcz przeciwnie. Zastanawiałem się długo nad tym, co mi powiedział. Kad sam imao 21 godinu, nastavio je, nakon jednog od takvih događaja imao sam tešku prometnu nesreću. Povreda kralježnice uzrokovala je paralizu donjih udova. Kad sam se u bolnici osvijestio i saznao za svoje zdravstveno stanje, u srcu mi se pojavio veliki osjećaj, veliki očaj i pobuna protiv Boga. Osjećao sam se iscrpljeno, shrvano. Dolazile su mi samoubilačke misli. U takvom stanju posjetio me bolnički kapelan. U početku nisam želio razgovarati s njim, ali ovaj je svećenik bio strpljiv. Slušao je moje optužbe u kojima sam krivio Boga za svoj invaliditet. U jednom trenutku svećenik mi je počeo govoriti o smislu patnje i da paraliza ne uništava moj život, već suprotno. Dugo sam razmišljao o tome što mi je rekao. On otkrył przede mną inne oblicze Boga, pełne miłości. Nauczył mnie rozmawiać z Bogiem i być z Bogiem. Dzisiaj po kilku latach od wypadku kontynuował swoje świadectwo u młody człowiek. Moje życie zmieniło się całkowicie, a niedowład fizyczny wcale nie jest mi ciężarem. Jezus jest moim przyjacielem, który sprawił, że w moim sercu na stałe zagościł pokój, radość i pragnienie życia. I to tak dalece, że niekiedy chce mi się krzyczeć z radości. Wypadek sprawił, że odnalazłem to, co jest najważniejsze dla nas. Odnalazłem Boga osobowego. Odkrio mi je drugčiju sliku Boga, punu ljubavi. Naučio me razgovarati s Bogom i biti s Bogom. Danas, nekoliko godina nakon nesreće, nastavio je mladić svoje svjedočenje, moj se život potpuno promijenio i moja fizička nepokretnost više mi nije teret. Isus je moj prijatelj koji je učinio da se u mom srcu trajno nastani mir, radost i želja za životom. U toj mjeri da ponekad poželim vikati od radosti. Nesreća me natjerala da pronađem ono što nam je najvažnije. Pronašao sam Boga kao osobu. Znalazł Boga, którego nie znał. Od tej chwili z prawdziwą radością dzielił się swoim doświadczeniem i zachęcał innych, aby nie zamykali się na Boga.
Czasem trzeba coś stracić ze swojego. Czasem nawet coś ważnego, aby zyskać coś znacznie większego i niepowtarzalnie ważnego. Pronašao je Boga, kojeg nije poznavao. Od tada je svoje iskustvo dijelio s pravom radošću i poticao druge da se ne zatvaraju za Boga. Ponekad morate izgubiti nešto svoje, ponekad čak i nešto važno, kako biste stekli nešto puno veće i neusporedivo važnije. Jesteśmy więc zaproszeni, aby wybierać miłość Jezusa. Prawdziwa radość w życiu rodzi się z przyjaźni z Bogiem, z przylgnięcia do osoby Jezusa. Bez tej radości człowiek nie może żyć. Ktoś poetycko pięknie powiedział, że człowiek bez radości jest podobny do pięknego żaglowca, unieruchomionego brakiem wiatru. Prawdziwa radość rodzi się wówczas, kiedy w sercu nie ma lęku o jutro, o sprawy materialne, kiedy to serce nie jest uzależnione od spraw codziennych, od wydarzeń życia, od otoczenia, lecz jest przepełnione ufnością w Boga. Czyż Jezus nie powiedział: popatrzcie na ptaki na niebie, nie sieją, nie żną, nie gromadzą w magazynach, a wasz Ojciec Niebieski je żywi. Czy wy nie więcej znaczycie niż one? Pozwani smo dakle da u životu izaberemo Isusa. Prava radost u životu rađa se iz prijateljstva s Bogom, iz privrženosti Isusovoj osobi. Čovjek ne može živjeti bez ove radosti. Netko je pjesnički rekao da čovjek bez radosti sliči na prekrasan jedrenjak koji se ne miče zato što nema vjetra. Prava radost rađa se kad u srcu nema straha zbog sutrašnjice, zbog materijalnih stvari. Kad srce nije ovisno o svakodnevnim stvarima, o životnim događajima, o okolini, već je ispunjeno povjerenjem u Boga. Nije li Isus rekao: pogledajte ptice nebeske, ne siju, ne žanju, ne sabiru u žitnice, pa ipak ih vaš Otac nebeski hrani. Zar vi niste mnogo vrijedni od njih? Człowiek dla Boga jest najważniejszy. To dlatego Bóg posłał na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa, który dla potwierdzenia tej wielkiej swojej miłości do człowieka oddał za niego swoje życie na krzyżu. Krzyż to najwyższa i najczystsza forma miłości, miłości niepojętej i miłości bezgranicznej. Za Boga čovjek je najvažniji. Zbog toga je Bog poslao na zemlju svog Sina, Isusa Krista, koji je, kako bi potvrdio svoju veliku ljubav prema čovjeku, dao svoj život za njega na križu. Križ je najveći i najčišći oblik ljubavi, neshvatljive i bezgranične. Człowiek nie powinien nigdy zamykać się na Bożą miłość, ani tym bardziej jej odrzucać. Jezus zaprasza wszystkich do rozszerzania tej miłości na innych, w nadziei, że oni również znajdą swoje miejsce we wspólnocie przyjaźni założonej przez Jezusa. Trzeba ją zatem przyjąć, ożywiać i pogłębiać, rozwijając przyjaźń z Jezusem. Przyjaźń z Jezusem jest porywająca. Człowiek se nikada ne bi trebao zatvarati Božjoj ljubavi ili ju odbaciti.
Isus poziva sve ljude da ovu ljubav prošire na druge, u nadi da će i oni naći svoje mjesto u zajednici prijateljstva koju je utemeljio Isus. Stoga ju treba primiti, oživljavati i produbljivati razvijanjem prijateljstva s Isusom. Prijateljstvo s Isusom oduševljava. Pierwsi uczniowie, kiedy zapytali Jezusa, gdzie mieszkasz, usłyszeli zaproszenie: chodźcie i zobaczcie. Nie zmuszał ich, lecz zaprosił. A oni poszli i zobaczyli, gdzie mieszka. Spotkanie z Jezusem było tak porywające, że tego dnia pozostali u Niego aż do wieczora. Jan Ewangelista, piszący pod koniec swojego życia Ewangelię, pamiętał, że tego dnia zostali u Jezusa aż do wieczora. To nie przypadek. Wzruszające, że przez całe życie pamiętał. To taki mały szczegół, ale jakże ważny. A przecież po tym spotkaniu zostawili wszystko i poszli za Nim. Prvi učenici, kad su pitali Isusa gdje stanuješ, čuli su poziv: dođite i vidite. Nije ih prisiljavao, već ih je pozvao. I oni pođoše i vidješe gdje stanuje. Susret s Isusom ih je toliko oduševio, da ostadoše kod njega onaj dan do večeri. Ivan Evanđelist, pišući Evanđelje na kraju svog života, sjećao se kako su tog dana ostali kod Isusa do večeri. Nije to slučajno, dirljivo. To je tako mali detalj, ali koliko je važan. Nakon ovog sastanka ostavili su sve i slijedili ga. Papież Franciszek słusznie zauważa, że przyjaźń z Jezusem jest największym dobrem człowieka. Prawdziwa przyjaźń, pisze Christus Vivit w tej encyklice dla młodzieży, nie jest relacją ulotną lub przejściową, ale trwałą, solidną, wierną, która dojrzewa wraz z upływem czasu. Jest to relacja uczucia, która sprawia, że czujemy się zjednoczeni, a jednocześnie jest miłością hojną, która wiedzie nas do starania się o dobro przyjaciela. Papa Franio z prawą primiećuje, daje przyjacielstwo z Jezusem największe człowiekowo dobro. Prawo przyjacielstwo, piše u Christus Vivit enciklici za mlade, nije prolazni ili privremeni odnos, nego stabilan, čvrst i vjeran odnos koji sazrijeva s vremenom. To je odnos ljubavi koji nam daje osjetiti povezanost i istodobno velikodušna ljubav koja nas navodi da tražimo dobro našeg prijatelja. Wielki przyjaciel młodzieży, święty Jan Paweł II, kilka lat wcześniej również do młodzieży zgromadzonej w Damaszku mówił: serdeczna więź z Chrystusem stanowi też sekret życia, które przynosi owoce, bo jest skupione na tym, co najistotniejsze dla każdego człowieka, na dialogu z tym, który jest naszym Stwórcą i Zbawicielem. Dzięki temu wasze życie nie będzie powierzchowne, ale głęboko zakorzenione w wartościach duchowych, moralnych i ludzkich, które stanowią kościec wszelkiego istnienia i wszelkiego życia. Veliki prijatelj mladih, sveti Ivan Pavao II,
Nekoliko godina ranije govorio je mladima okupljenima u Damasku. Srdačan odnos s Kristom ujedno je i tajna života koja donosi plod, jer je usredotočen na ono što je najvažnije za svakog čovjeka, na dijalog s onim koji je naš stvoritelj i spasitelj. Zahvaljujući tome, vaš život neće biti površan, već duboko ukorijenjen u duhovne, moralne i ljudske vrijednosti koje čine okosnicu čitavog postojanja i čitavog života. Tak rozumiana przyjaźń z Jezusem jest rzeczywiście największym dobrem każdego człowieka. Dlatego Jezus zaprasza młodego człowieka: uwolnij się od dóbr materialnych, aby posiąść największe dobro. Tylko takie dobro zmierza zawsze do dzielenia się, podkreśla papież Franciszek. Jest to dobro związane z odkryciem prawdy o człowieku i Bogu. A każde autentyczne odkrycie prawdy i piękna szuka swojej ekspansji. A każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi. Jakże wymowne w tym względzie są niektóre wypowiedzi świętego Pawła: miłość Chrystusa przynagla nas. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Owako schwaceno przyjacielstwo z Jezusem zaprawo je najwecie dobro svakog człowieka. Zbog toga je Jezus pozivao mladića: oslobodi se materialnih dobara, kako bi mogao posjedovati najveće dobro. Samo na taj način dobro uvijek ide prema tome da se dijeli, kaže papa Franjo. To je dobro povezano s otkrivanjem istine o čovjeku i Bogu. A svako autentično otkriće istine i ljepote traži svoju ekspanziju, te svaka osoba koja doživi duboko oslobađanje stječe veću osjetljivost na potrebe drugih. Koliko su u tom pogledu riječite neke izjave svetog Pavla: ljubav nas Kristova obuzima, ja u meni ako ne navješćujem evanđelje. Tę prawdę puentuje stwierdzeniem papież Franciszek, że życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji i pośród wygód. Istotnie najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym. Papa Franjo ovu istinu zaključuje da život jača kad se prenosi dalje, a slabi u izolaciji i posred ugodnosti. Zaista, oni koji se odriču ugodnog osjećaja sigurnosti i prihvaćaju sa strašću misiju navještanja života drugima, imaju najviše koristi od životnih mogućnosti. W odróżnieniu od młodzieńca z Ewangelii warto zatem dać się ponieść młodzieńczej fantazji i entuzjazmowi i nawiązać głębszą relację z Jezusem. Zachęcając do tego, jeszcze raz papież podkreśla już na samym początku encykliki Ewangelii Gaudium: radość Ewangelii napełnia serce człowieka oraz całe jego życie tym, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, ażeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji.
Przyjmując to zaproszenie, każdy może się stać częścią nowego etapu ewangelizacji naznaczonej ową radością, ukazując w ten sposób drogi Kościoła w najbliższych latach. Stoga za razliku od mladića iz Evanđelja, vrijedi dopustiti da vas ponesu mladenačka maštanja i entuzijazam, te uspostaviti dublji odnos s Isusom. Papa nas na to potiče i već na samom početku enciklike Evangelii Gaudium ohrabrujući naglašava. Radost Evanđelja ispunja srce i čitav život svakog onog koji susretne Isusa. Oni koji prihvate njegovu ponudu spasenja, oslobođeni su od grijeha, žalosti, duhovne praznine i osamljenosti. Prihvaćajući ovaj poziv, svatko može postati dio nove etape evangelizacije, obilježene tom radošću, pokazujući tako put kojim crkva treba ići u godinama koje su pred nama. Już niedużo zostało tej naszej medytacji, ale może zrobimy małą przerwę i zaśpiewamy coś. Nie ostalo już mnogo nasze medytacje, ale sad ćemo napraviti pauzu i zapiewać ćemo. A zatem jesteśmy zaproszeni, aby otworzyć się na nowość. Spotkanie z Jezusem nie jest nigdy pasywne. Każdy, kto otwiera się na obecność Jezusa w swoim życiu, czuje w sobie mocną potrzebę bycia świadkiem owego czegoś więcej. Młodzieniec z Ewangelii niestety nie zdecydował się otworzyć na nowość ofiarowaną mu przez Jezusa. Jezus, który do nas przychodzi, pragnie, aby nas sobą ubogacić i posłać do świata jako swoich świadków, uczniów, jako świadków doświadczonego osobistego dobra i miłości. Dakle, pozwani smo otworiti se nowości. Susret z Isusom nikada nije pasivan. Svatko tko se otvara Isusovoj prisutnosti u svom životu, osjeća u sebi snažnu potrebu da bude svjedok tog nečeg višeg. Mladić iz Evanđelja, nažalost, nije se odlučio otvoriti novosti koju mu je ponudio Isus. Isus koji nam dolazi, želi nam nas obogatiti sobom i poslati u svijet kao svoje svjedoke, učenike, kao svjedoke osobne dobrote i ljubavi koje smo iskusili. Aby jeszcze bardziej zmotywować swoich przyjaciół do dzielenia się wewnętrznym dobrem z innymi, Jezus pozostawia im swoje słowo. Jest to Słowo Boże pełne dynamizmu. W Słowie Bożym pojawia się nieustannie ten dynamizm wyjścia, jaki Bóg pragnie wzbudzić w wierzących. Księgi tak Starego, jak i Nowego Testamentu przytaczają na to wiele przykładów. Abraham przyjął wezwanie do wzwyruszenia do nowej ziemi. Mojżesz usłyszał Boże wezwanie: idź przeto teraz, oto ja posyłam cię. I wyprowadził lud do ziemi obiecanej. Do Jeremiasza powiedział: pójdziesz, dokądkolwiek cię poślę. Kako bi svoje prijatelje još više motivirao da dijele svoje unutarnje dobro s drugima, Isus im ostavlja svoju riječ. To je Božja riječ puna dinamike. U Božjoj se riječi neprestano javlja taj dinamizam izlaska koji Bog želi izazvati u vjernicima. Knjige i Starog i Novog Zavjeta navode mnogo primjera za to.
Abraham je prihvatio poziv da ide u novu zemlju. Mojsije je čuo Božji poziv. Zato hajde, ja te šaljem. I izveo je narod u obećanu zemlju. Jeremiji je rekao, idi k onima kojima te šaljem. Podobnie i w Nowym Testamencie Jezus powiedział do uczniów: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Isto u Nowym Zawietu Jezus je rekao uczennicima: idite u świat i uczite swe narody. Człowiek, który przyjmuje zaproszenie Jezusa, otrzymuje też wewnętrzną wolność do opuszczenia swojej ziemi, gotowość do pójścia za głosem Bożym, dyspozycyjność do bycia Jego świadkiem pośród ludzi. A Ty, drogi młody przyjacielu, czy postawiłeś sobie pytanie, gdzie Jezus pragnie Cię posłać? Czy jesteś gotowy do pójścia za głosem Bożym? A jeśli nie, to dlaczego nie? Człowiek, który przychwaca Jezusów poziw, također dobiwa unutarnią slobodu, da napusti swoją zemlju, spremność, da slijedi Boży glas i raspoloživost, da bude njegov svjedok među ljudima. A ti, dragi mladi prijatelju, jesi li ti postavio sebi pitanje gdje Isus želi me poslati? Jesi li spreman poći za glasom Božjim? Ako ne, zašto ne? Poznałem kiedyś siostrę zakonną, misjonarkę w Algierii, kraju muzułmańskim. Razem z innymi siostrami pracowała w szpitalu. Nie nosiła habitu ani żadnego znaku religijnego, bo było to zabronione. Jej misja w dużej mierze polegała na pełnieniu posługi pielęgniarskiej wobec chorych, opatrywaniu ran, podawaniu lekarstw, spełnianiu różnych posług. I choć była to trudna i ciężka praca, siostra starała się ją wykonywać z oddaniem i poświęceniem. Chorzy, widząc jej radość i pogodę ducha, nie jeden raz zadawali jej pytanie: dlaczego się tak poświęcasz? Skąd w tobie tyle radości? A ona z uśmiechem odpowiadała: mój Bóg Jezus Chrystus daje mi siłę i radość. A na to oni: że też chcieliby poznać tego Boga. Jedną sam upoznał czasną sestrę, misjonarkę Alżiru, muslimanskiej ziemi. Zajedno z ostalim sestrama radila je u bolnici. Nije nosila habit ni bilo kakav vjerski znak, jer je to bilo zabranjeno. Njezina misija kao medicinske sestre u velikoj mjeri sastojala se od njege bolesnih, previjanja rana, davanja lijekova i pružanja raznih usluga. Iako je to bio naporan i težak posao, sestra se trudila to raditi predano i požrtvovno. Bolesnici, vidjevši njezinu radost i vedrinu duha, ne jednom su joj postavili pitanje: zašto se tako žrtvuješ? Odakle u tebi tolika radost? A ona je smiješeći se odgovarala: moj Bog, Isus Krist, daje mi snagu i radost. A oni su odgovarali da bi i oni željeli upoznati tog Boga. Będąc autentycznymi świadkami, stajemy się głosicielami dobrej nowiny. Ta dobra nowina jest Słowem Bożym, które jak kiedyś, tak i dziś zachowuje tę samą świeżość i tę samą siłę prowokacji. W ten sposób stajemy się prawdziwym zaczynem lub fermentem w życiu tego, kto je przyjmuje, rozbudzając w nim pragnienie życia tym słowem i wyjścia ku innym, aż na peryferie potrzebujące światła Ewangelii. Budući da smo autentični svjedoci,
Postajemo propovjednici radosne vijesti. Ova radosna vijest je riječ Božja, koja danas, kao i nekada, zadržava istu svježinu i istu snagu provokacije. Na taj način ona postaje pravi kvasac ili vrenje u životu onih koji je primaju, budeći u njima želju da žive ovu riječ i idu prema drugima, čak na sve periferije koje trebaju svjetlo Evanđelja. Słowo, z którym Jezus posyła, nie pochodzi od człowieka, lecz od Boga. Z tej racji staje się nieprzewidywalne. Ewangelista Marek przypomina, że Jezus porównał Słowo Boże do zasianego ziarna, które posiał rolnik. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Musimy być świadkami tego, że Chrystus nas posyła, aby ziarno Boże siać w serca ludzi, nie czekając, czy ono zakiełkuje i wyda owoc. Jeden sieje, a drugi zbiera owoc, mówi Ewangelista. Nawet jeśli my siejemy, prawdziwy wzrost zasianego ziarna jest dziełem Ducha Świętego, bowiem tylko On jest zdolny uczynić płodną ziemię ludzkiego serca. Riecz, którą Jezus szalje, nie od człowieka, weć od Boga. I z tego razloga je nepredwidliwa. Ewangelist Marko podsjeća, da je Jezus usporedio riecz Bożju sa sjemenom, koje je posijao zemljoradnik. On spava i ustaje, noću i danju, sjeme niče i raste, sam ne zna kako. Moramo biti svjesni da nas Krist šalje kako bismo sijali Božje sjeme u srcima ljudi, ne čekajući da ono nikne i urodi plodom. Jedan sije, drugi žanje, kaže Evanđelje. Čak i ako sijemo, istinski rast posijanog sjemena dijelo je Duha Svetoga, jer samo je On u stanju učiniti plodnim tlo ljudskoga srca. Nie tak dawno byłem w jednej z parafii na bierzmowaniu. Mama jednej z dziewcząt, prosząc na początku mszy świętej o bierzmowanie, dała świadectwo o swojej córce, mającej zaledwie 15 lat. Otóż w październiku, kiedy były w Polsce manifestacje niewiast na ulicach i przed którymś z kolejnych manifestacji przyszli agitatorzy do szkoły podstawowej, aby młodzież wyprowadzić na ulicę, ta właśnie niespełna 15-letnia dziewczynka wstała i powiedziała, że ona nie pójdzie, bo jest wierzącą i życie jest największym darem Bożym. I takie piękne dała świadectwo tego właśnie zasiewu ewangelicznego, które ktoś wsiał w jej serce. Niedawno prije sakramenta potwrde u jednoj župi prišla mi je majka 15-godišnje djevojčice. Bilo je to u 10. mjesecu, kad su u Poljskoj bile manifestacije žena na ulicama. I majka te djevojke ispričala mi jedan događaj. U školu došli su agitatori koji su nagovarali da djevojke izađu na ulice. I njezina kćerka ustala je pred svima i ispred cijelog razreda rekla da ona neće, ne želi, jer vjeruje u Boga, a život je najveći Božji dar. Dala je tako prelijepo svjedočanstvo Evanđelja.
Radość głoszenia Ewangelii jest zawsze radością misyjną. Przeżywa ją sam Jezus, radujący się w Duchu Świętym i wysławiający Ojca, ponieważ Jego objawienie dociera do ubogich i najmniejszych, wspomina ewangelista Łukasz. Doświadczają jej uczniowie powracający z misji. Są pełni radości, przypomina ewangelista. Odczuwają ją pierwsi, pełni podziwu pierwsi nawracający się, słuchając przepowiadania apostołów, każdy w swoim własnym języku. Radost nawieszczania Ewangelia także jest misjonarska radość. Prożywiał ją sam Jezus, kiedy zadrchtał od radości u Duchu Świętym i sławił Ojca, jer Jegowa objawa dopiere do siromacha i najmanich, podsjeća Ewangelist Luka. Dożywiał ją uczennicy, koji se wracają iz misje. Puni su radosti, kako piše evanđelist. Osjećaju je prvi obraćenici koji su puni divljenja slušali apostola, svatko na svom jeziku. W świetle powyższych słów warto sobie postawić pytanie, co wywołuje we mnie Ewangelia? Czy również ja jestem radością ewangeliczną? Czy również ja czuję się posłany? Prawdziwa radość jest siłą, która przynagla do wyjścia ku tym, którym nie zostało jeszcze obwieszczone zbawienie. Ta radość jest współodpowiedzialnością za zbawienie innych, a tym samym pragnieniem zaniesienia im Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. Radość głoszenia Ewangelii posiada zawsze dynamikę wyjścia i daru, wyjścia poza siebie, podążania i siania zawsze na nowo, zawsze dalej. U świetlu przedchodnich rzeczy wriedi postawić pytanie, co Ewangelie u mnie izaziva? Jestem li ja radost Ewangelia? Osjećam li se ja poslanim? Istinska radost je snaga koja nas potiče da idemo prema onima kojima još nije objavljeno spasenje. Ta radost je zajednička odgovornost za spasenje drugih, a time i želja da im se donese Isus Krist, jedini spasitelj svijeta. Radost navještanja Evanđelja uvijek ima dinamiku izlaska i dara, izlaženja iz sebe, hoda i sijanja uvijek iznova sve dalje. W świetle tych rozważań jeszcze raz chciałbym przypomnieć słowa papieża zacytowane na początku, które myślę, że dobrze ujmują sens, że życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji pośród wygód. Istotnie najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym, i że życie wzrasta i staje się dojrzałe w miarę, jak ofiarujemy je za życie innych. U świetlu owych rozmatrania już jedną żelim nawesti riječi pape Franje, koje su bile rečene već u početku. Da život jača kad se prenosi dalje, a slabi u izolaciji i životnim ugodnostima. Doista, upravo oni koji se odriču ugodnog osjećaja sigurnosti i strastveno preuzimaju misiju navještanja života drugima, imaju najviše koristi od životnih mogućnosti i da život raste i postaje zreo onako kako ga mi predajemo za život drugih. Konkludując, chcę powiedzieć, że każdy, kto jest zakochany w Jezusie Chrystusie, odczuwa wewnętrzną potrzebę, aby nieść go innym.
aby głosić Jego dobrą nowinę, aby dawać świadectwo swojej z Nim przyjaźni. Zaključujući želim reći da svatko tko je zaljubljen u Isusa Krista osjeća unutarnju potrebu nositi ga drugima, navještati njegovu dobru vijest i svjedočiti svoje prijateljstvo s njim. Jezus w dawaniu tego świadectwa daje siłę, aby jeśli nawet tego potrzeba, iść pod prąd. Jezus potrzebuje nas wszystkich, was młodych i nas starszych, aby iść i nieść Chrystusa aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni i najbardziej obojętni, jak zauważa papież Franciszek i przypomina, że Jezus zaprasza nas, abyśmy nie lękając się, poszli z misyjnym przepowiadaniem wszędzie tam, gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy. W gronie sąsiadów, na studiach, uprawiając sport, wychodząc z przyjaciółmi, w ramach wolontariatu lub w środowisku pracy. Bo zawsze dobre i wskazane jest dzielenie się z innymi radością Ewangelii. Jezus, dający owo świadectwo, daje snagu, czak i za ići uzvodno, ako je potrebno. Jezus treba sve nas, vas mlade i nas starije, da idemo i nosimo Krista na egzistencjalną periferię, pa i onima koji se čine najudaljenima i najravnodušnjima, napominje papa Franjo, koji nas podsjeća da nas Isus poziva da budemo neustrašivi misionari gdje god da se nalazili i s kime god da bili, u našim četvrtima, u školi i na studiju, u sportu, kad izađemo van s prijateljima, u volonterskoj službi ili na radnom mjestu. Gdje god bili, uvijek je dobro i poželjno dijeliti radost Evanđelja. W ten właśnie sposób Pan staje się bliskim wobec wszystkich i chce, abyście i wy, młodzi, byli Jego narzędziami, by promieniować światłem i nadzieją, bo chce liczyć na waszą odwagę, świeżość, na wasz entuzjazm. To je način na koji nas Gospodin približava svima. I On želi da vi, mladi, budete sredstvo kojim će širiti svoje svjetlo i nadu, jer želi računati na vašu hrabrost, na vašu čilost i vaš entuzijazam. W czasie tego spotkania tu w Medjugorje Jezus pyta każdego z was, czy jesteście na to gotowi. Tu w Medjugorje porozmawiajcie o tym z Maryją, Matką Jezusa. Powiedzcie jej, co dzieje się w waszym sercu, czym ono żyje. A ona zaprowadzi was do swojego Syna Jezusa. Ona pomoże wam zrozumieć do końca, co jest w waszym sercu. Ona pomoże wam znaleźć właściwą odpowiedź na pytanie, co mam czynić. Tijekom susreta u Međugorju, Isus pita svakoga od vas, jeste li spremni za to? Ovdje u Međugorju razgovarajte o tome s Marijom, Isusovom majkom. Recite joj što se događa u vašem srcu, čime ono živi, a ona će vas odvesti do svog Sina, Isusa. Ona će vam pomoći u potpunosti shvatiti što je u vašem srcu. Pomoći će vam pronaći točan odgovor na pitanje što trebam činiti. Trochę nadszarpnąłem waszej cierpliwości, ale już skończyłem i dziękuję za waszą uwagę. Niech Bóg wam błogosławi.
Hvala vam na vašoj strpljivosti. Sad sam završio. Nek Bog blagoslovi sve vas. Hvala. A teraz zaśpiewajmy razem z naszym chórem i orkiestrą. Sta navigando la mia barca sopra il mar, di cui Gesù è il capitano. Sta navigando la mia barca sopra il mar, di cui Gesù è il capitano. E i marinai insieme a lui stanno navigando, dicono lave i nostri cuori tu che puoi. E i marinai che insieme a lui stanno navigando, dicono lave i nostri cuori tu che puoi. Gerusalemme, che bella sei, strade dorate di cristallo del mare. Sei strade dorate di cristallo del mare. Per quelle strade correremo, strade dorate di cristallo del mare. Per quelle strade correremo, strade dorate di cristallo del mare. La 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 la. Quelle strade correremo, strade dorate di cristallo e mar. Per quelle strade correremo, strade dorate di cristallo e mar. La 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 la, la 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 la. Quelle strade
S nama jest sada ovdje. Teraz razem z nami jest Sanja Barišić z Međugorja. I ona pragnie skierować do nas swoje świadectwo. Zapraszamy, Sanja. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja. Już proboszcz mnie przedstawił. Chciałabym na początku powiedzieć, że wiedziałam, co będzie i modliłam się do Ducha Świętego, odprawiłam nowennę i dziś to czytanie, gdy uczniowie są na łodzi, wielka burza, Nauczycielu, ratuj nas. Ja Jezus mówi, nie bójcie się. Więc teraz widzicie, kto stoi przed wami. Nie boję się. Przepraszam, jestem trochę wzruszona. Mam wielką orędowniczkę, to jest Matka Boża. Matka Boża Medjugorska. Nie wiem, od czego zacząć. Mam 55 lat, urodziłam się 25 lipca, więc w dniu wspomnienia świętego Jakuba, patrona tej parafii. I to ma wielkie znaczenie, że skończyłam właśnie tu w Medjugorju. Nie chciałabym wiele mówić o tych dniach, gdy wybrałam zło, stałam się osobą uzależnioną, więc za mną jest 14 lat wielkiego uzależnienia strasznego. Na początku trochę wypijecie, palicie haszysz, ktoś zaproponuje wam heroinę, więc bierzecie heroinę i skończycie tak, jak ja skończyłam. To znaczy, byłam żywym, chodzącym trupem. Miałam jeszcze mniej kilogramów na rękach. Były ślady zaszczyków. Coś strasznego. Ci ludzie, którzy kiedyś mnie znali, teraz mnie w ogóle na ulicy nie rozpoznają. Mając 26 lat, 27, wyglądałam starzej niż teraz. A nie dorastałam w rodzinie, w której praktykowana była wiara. Jednak miałam babcię. Mogę powiedzieć, że była małą świętą. Pamiętacie wasze babcie, różaniec w ręce, tajemnice bolesne, radosne, chwalebne, w każdy dzień dana tajemnica, codziennie msza święta, regularna spowiedź. Przychodzę do niej, przychodzimy do niej w niedzielę rano, o 9:00, o drzwi zamknięte. Ona mówi, no przecież wiecie, gdzie ja jestem. Na mszy świętej. Msza dla mnie jest na pierwszym miejscu. Chcę wam powiedzieć właśnie o babciach. Jak wiele cudów może uczynić modlitwa wstawiennicza osób, które modlą się sercem, które kochają tą osobę, za którą się modlą. Bóg musi wysłuchać taką modlitwę. Ona zawsze chodziła do kościoła, gdy ona przebywała w Chorwacji po wojnie. Wiele osób mówiło, że brakuje materiałów budowlanych, bo domy zostały zniszczone. U niej też była taka sytuacja. I znów kolejnego dnia ona poszła, aby jej przydzielono pustaki i tak szła parę razy. W niej była ogromna wiara, nie wątpiła, wiedziała, że opatrzność jej da. I ona tak przez 10 dni temu mężczyźnie się już to znudziło i mówi, no to dajcie jej to, co chce, te materiały budowlane, dachówka.
i cegły. To były naprawdę wielkie świadectwa w tamtych czasach. Taka jedna babcia, właśnie moja babcia, się za mnie modliła. I ona oddała mnie sercu Jezusa i sercu Maryi. Gdy byłam w tym moim strasznym stanie, żywy trup, przychodziło tylko do głowy tobie, żeby nie było bólu, brać kolejną dawkę. Przychodziłam do niej, nie powiedziała ani słowa, nigdy mnie nie osądzała. Ja bardzo się pociłam, a w niej była jedna konkretna wiara. I zawierzyła mnie Matce Bożej Medjugorskiej. Nie macie wyboru, jak już jesteście w narkotykach. To nie jesteś zdrowym człowiekiem, który myśli swoją głową. Zawsze wybierasz zło. Masz do wyboru dobro i zło, ale zawsze wybieracie zło i później grzech. I to przejmuje was. Jesteście otoczeni ludźmi, którzy czynią coś złego. Kradniecie, kłamiecie, ukrywacie się. Pewne życie trudne do opisania. Więc wyszłam za mąż, za osobę uzależnioną. Wzięliśmy ślub w kościele, więc tu działał Bóg, aby spodobać się jego rodzinie. Wzięłam ślub w kościele, w ogóle nie byłam wierząca. Oczywiście zostałam ochrzczona, bo dzięki babci zostałam ochrzczona, ale dopiero przed ślubem bierzmowałam się. Przez chrzest i bierzmowanie dostaniemy Ducha Świętego, więc ja nieraz byłam całkowicie w narkotykach. Były momenty, nie chodziłam do kościoła, ale czułam potrzebę wyspowiadania się, więc Duch Święty w tym, co złe, próbuje również dojść do was. Przez to, mając 37 lat, po tym, gdy wróciłam z Niemczech, brałam kokainę i inne straszne rzeczy. Co się wydarzyło? Była wojna i zamiast jechać do Slawonskiego Brodu, to jest na północnym wschodzie Chorwacji, rzucano granaty, chcieli zniszczyć tamto miejsce, więc wiele dni spędziliśmy w piwnicy. Dźwięki syreny, a my z mężem jeździliśmy i szukaliśmy narkotyków. Zobaczcie, jak człowiek utraci pojęcie rzeczywistości. Życie dla ciebie nie ma wartości. Sam dla siebie nie jesteś warty niczego. A Bóg ciebie umiłował, Bóg za ciebie oddał swoje życie, nie jesteś tego świadomy, szukasz różnych wartości w niewłaściwych miejscach. Więc nie wiem, czy moja babcia kiedykolwiek była wcześniej w Medjugorju, ale oddała mnie Matce Bożej Medjugorskiej. Po wojnie, to już było w roku 99. W moim życiu było straszne zło, to znaczy moja mama się zabiła. Ona nie była świadoma swojej wartości przed Bogiem, chociaż przecież nie musimy nic robić, nie musimy zasłużyć na to być jacyś wyjątkowi. Bóg nas miłuje. Ona rozchorowała się, miała cukrzycę, straciła wzrok, nie mogła zaakceptować tego krzyża. Jej wartością była tylko praca, ciągle praca, tylko praca. Nigdy nie mogła się zatrzymać, nie widziała, nie mogła tego przyjąć i uczyniła to, co uczyniła. Dla mnie to było straszne i jeszcze te moje narkotyki. I co się dzieje? Pewnego wieczoru wzięłam zbyt dużo kokainy. Już
nie miałam pieniędzy, tata spał, nie miałam od kogo wziąć pieniędzy. I wzięłam gobelin uczyniony, wykonany przez moją babcię, utkany. I gobelin przedstawiający Matkę Bożą Medjugorską. Wzięłam go i w zamian dostałam pieniądze. Wiem, że Matka Boża się nie złości, ale ona jeszcze bardziej oręduje za mną, więc ja wzięłam jeszcze więcej narkotyku. Serce zaczyna strasznie szybko bić. Położyłam się do wanny, nacięłam swoje żyły. A wcześniej moja babcia zmarła i byłam w domu babci, wchodzi się do tego domu, pierwsze jest krzyż, napis, w tym domu nie wolno bluźnić, przeklinać i trzecie obraz serca Jezusa i serca Maryi i ja tu się narkotyzowałam. Już miałam dosyć wszystkiego. Spojrzałam na Jezusa i powiedziałam, jeżeli istniejesz, spraw, abym żyła dalej albo umarła. Nie chodziłam do kościoła, nie wierzyłam. A byłam w tym domu, gdy babcia umarła, przebywałam w tym domu, czytałam jej książki, Biblię, niczego nie rozumiałam. Po trzech miesiącach zabrałam ten obraz, ten gobelin, nacięłam te żyły i pewien człowiek, właśnie mężczyzna, znalazł moją mamę, gdy popełniła samobójstwo i teraz znowu pomyślałam, znów mnie znajdą, jaś po nacięciu tych żył. I zobaczcie, jak Bóg może wszystko zmienić w dobro. Skończyłam na psychiatrii i co się wydarzyło? Na psychiatrii przebywam, przychodzi jeden mężczyzna, dostaje wszystko to, co mogło mnie uspokoić, różne tabletki. I przybywa mężczyzna, mówi do mnie, siedziałam na wózku inwalidzkim. On pyta mnie, kim jesteś? Dlaczego sobie nie możesz przebaczyć, gdy Jezus Chrystus, miłość, miłosierdzie, On już tobie przebaczył? Ja myślę sobie, ten jest wariatem, szalony. No przecież jestem na psychiatrii, ale ja nie mogłam funkcjonować i ciągle mi przychodziły do głowy te słowa, kim jesteś, że nie możesz sobie przebaczyć, a Jezus przecież już tobie przebaczył. Kilka dni minęło i znów widzę tego mężczyznę i pytam go, dlaczego mi to powiedziałeś, dlaczego powiedziałeś te słowa, a on mówi do mnie, byłem tu pacjentem, miałem chorobę psychiczną na skutek wojny, dźgnąłem się nożem. Leżałem tu jako pacjent i przez 8 lat tutaj przychodziłem. I pewnego dnia przybył mój znajomy z wojny i powiedział, pójdziemy na mszę świętą, będziesz uzdrowiony. A on sam mówi, jaka msza święta, jakie uzdrowienie. I mówię, ale posłucham go i poszedłem. W Zagrzebiu msza święta, kapłan wzywa Ducha Świętego, ten mężczyzna upadł. Gdy upadłem, widziałem wszystkie swoje grzechy. Później wróciłem do domu, uklęknąłem przed żoną, przed dziećmi. Przepraszałem. I później byłem znów na psychiatrii i teraz, tak jak kardynał mówi o pomaganiu innym, więc ja musiałem tobie to powiedzieć o tym, przekazać te słowa.
I ja mówię, że jestem ze Słowackiego Brodu, moje nazwisko Barisic i on przedstawiłam imię babci, ten mężczyzna zaczął płakać i co ja znów powiedziałam? Twoja babcia, ta, która się za mnie modliła, która uratowała moje życie, no Jezus zbawia, uratuje, ale ona pomogła. Mój dziadek pracował w Niemczech, dostawał też mięso, dlatego że pracował w rzeźni i on